Zobaczymy teraz, czy będziemy potrafili metodą całkowania przez części znaleźć całkę nieoznaczoną z funkcji e do x razy cosinus x. No ten wzór tutaj jest skopiowany i wklejony z poprzedniego filmu. No to zobaczmy. Tak jak mówiłem już przy poprzednich przykładach, to nie jest wszystko jedno, której z tych funkcji, których mamy to iloczyn pod całką e do x i cosinus x, przypiszemy rolę funkcji f, a której przypiszemy rolę funkcji g'. No i tak jak mówiłem, to trzeba wybrać tak żeby różniczkując funkcję f, otrzymać jakąś funkcję, która jest łatwiejsza do całkowania, bo ona później tutaj wystąpi pod całką, a szukając funkcji pierwotnej do funkcji g', żeby nie, nie sobie specjalnie nie skomplikować. No widzimy, że tutaj, akurat w tym przypadku, to jest wszystko jedno, dlatego że funkcja e do x, niezależnie czy ją całkujemy, czy zróżniczkujemy, dostajemy znowu e do x. Jak weźmiemy cosinus x, to niezależnie od tego czy go całkujemy, czy go zróżniczkujemy, dostajemy z grubsza to samo, dlatego że pochodna z kosinusa to jest minus sinus x, a funkcja pierwotna do kosinusa to jest sinus x. Czyli z okolicą do znaku to jest to samo, czyli widzimy, że tutaj, jakbyśmy tego nie robili, to to się ani specjalnie nie utrudnia, ani specjalnie nie upraszcza. Skoro jest wszystko jedno, jakie przypiszemy, no to weźmy tak, jak są napisane w tej kolejności, czyli to będzie moja funkcja f od x, a to będzie moja funkcja g' od x. No i zachęcam cię do tego, żeby zrobić ten przykład wykonując odwrotne przypisanie. Wziąć jako f funkcję cosinusa, jako g' funkcję e do x, no i zobaczysz, że, że bardzo podobne rachunki trzeba będzie wykonać i otrzyma się dokładnie ten sam wynik. No dobrze, no to czyli ja wybrałem tak, że f od x to jest e do x, czyli f' od x to będzie też e do x. Następnie wybrałem g', to napiszę może na dole, g' od x, że to jest cosinus x, czyli funkcja pierwotna do kosinusa, g od x to jest sinus x, bo pochodna sinusa to jest kosinus. wszystko się zgadza. No to teraz wstawiam do wzoru na całkowanie przez części. Najpierw mam f od x, czyli e do x razy g od x, czyli sinus x, i od tego muszę odjąć całkę z funkcji f' od x, czyli to też jest e do x, razy g od x, czyli razy sinus x dx. No i dostaję znowu bardzo. Podobnie wyglądającą całkę. Całkę z e do x razy sinus x. No to mogę znowu całkować to przez części. To może napiszę to tutaj na dole jeszcze raz. Czyli mam całkę, żeby nie przepisywać tego członu tutaj. Całkę z e do x razy sinus x dx. No i teraz chcę taką całkę obliczyć, i znowu będę liczył ją metodą całkowania przez części. No to znowu wybiorę tak, że jako funkcję f od x wezmę e do x. Tutaj też zachęcam Cię do sprawdzenia, co by było, gdybyśmy wybrali na odwrót rolę funkcji f i g', bo to też jest pouczające doświadczenie. Czyli tutaj mamy f od x to jest e do x, f' od x to też jest e do x, bo tak wybrałem, że f to będzie e do x, czyli konsekwentnie g' od x to jest sinus x, a funkcja pierwotna do sinusa, czyli g od x, w tym wypadku będzie równe minus cosinus x. Czyli tutaj mamy takie przyporządkowanie, no i wstawiam, F od X to będzie E do X razy G od X, tym razem G od X jest równe minus cosinus X, no to ja może ten minus jakiś tutaj na początku będzie minus E do X razy cosinus X odjąć całka całka z czego? Całka z E do X. Razy g od x, czyli razy minus cosinus x. To zamiast pisać minus cosinus x tutaj w nawiasie, to ja napiszę plus, bo mam całkę z minus cosinusa, no to minus mogę wyciągnąć przez całkę i to mi się zmieni na plus, bo dwa minusy dadzą nam plus. Czyli będzie dodać całka z do x cosinus x dx. No i co? Wyszła znowu ta sama całka, od której zaczęliśmy. Więc wygląda na to, że. Nic nam to nie dało. Ale to tylko z pozoru tak wygląda. Za chwilę pokażę, że możemy, właśnie korzystając z tego, że wyszła ta sama całka, właśnie tę całkę obliczyć. No jakim to sposobem? No takim, że zastanówmy się, co tutaj w ogóle się stało. Ja wziąłem tę całkę. I ją tutaj obliczyłem. I wyszło, że ta całka jest równa takiemu wyrażeniu. Czyli ja mogę teraz zastąpić to, co tutaj było. Tym wyrażeniem, które tutaj wyliczyłem. No to wstawmy i zobaczmy, że sytuacja nie jest zupełnie beznadziejna. Czyli tak. Całka z E do X cosinus X dx to się równa. Przepisuję E do X razy sinus X. To było po tym pierwszym całkowaniu przez części. Odjąć. Teraz muszę odjąć całe to wyrażenie, które tutaj mamy. No dobrze, muszę odjąć całe to wyrażenie. No tutaj mam na początku minus E do X kosinus X ja to odejmuję, czyli dwa minusy dadzą mi znowu plus, czyli to będzie dodać E do X razy cosinus X, i odjąć, bo tu jest minus, przypominam, odjąć całka z E do X razy kosinus X, z E do X razy kosinus X, czyli niestety ta sama całka. No ale tak jak mówiłem, nie do końca niestety. Dlaczego? No, mam takie równanie. Mogę tak na to spojrzeć. Mam równanie, w którym tutaj jest pewna niewiadoma, którą chcę obliczyć, i tutaj też jest ta sama niewiadoma, którą chcę obliczyć. No to jak mam takie równanie liniowe z jedną niewiadomą, no to co ja robię, żeby je rozwiązać? Przenoszę wszystkie wyrażenia z niewiadomą na jedną stronę. No i tutaj mogę zrobić to samo. Przenieść, to znaczy muszę dodać do obu stron, bo dlatego, że tutaj ta niewiadoma wysunię z minusem, muszę dodać do obu stron tę niewiadomą, czyli do obu stron dodam całkę. Z e do x cosinus x. I tutaj też dodam do, do tej strony całkę z e do x cosinus x. Jak do obu stron równania dodaję to samo, to w konsekwencji dostaję równoważne równanie. Czyli mogę dodać do obu stron to samo, no i co mi wyjdzie? Zobaczmy, co mi wyjdzie. Wyjdzie mi tak. Tutaj mi wyjdzie dwa razy ta całka. Dwa razy całka z e do x cosinus x dx. Tutaj potem będzie to wyrażenie, które ja po prostu sobie skopiuję, żeby zaoszczędzić czas. Czyli to ja sobie zaznaczam kopiuję i wklejam. Tutaj jeszcze brakuje znaku równa się. Mamy znak równa się. No, a te wyrażenia się odejmą, zredukują się. Nic nie będzie z nich. No, czy widzimy, że ja tak naprawdę obliczyłem tę całkę. Wystarczy, że podzielę obie strony tego równania przez dwa, czyli po lewej stronie dostanę e do x razy cosinus x dx równa się jedna druga. No razy to wyrażenie, które mogę jeszcze raz tutaj wkleić. No i teraz na koniec ja muszę jeszcze do tego dodać dowolną stałą C. Dlatego, że ja tutaj wcześniej tymi stałymi się nie zajmowałem. Tutaj nie dodawałem żadnych stałych, jak całkowałem. No ale na końcu w ostatecznym wyniku ona się musi pojawić. Wiemy, że funkcja pierwotna jest zawsze dana z dokładnością do stałej. To znaczy niezależnie od wartości tej stałej, Pochodna tej funkcji, którą tutaj napisałem, będzie równa e do x razy cosinus x, czyli stała c tutaj na końcu się pojawia. No i widzimy, że to wcale nie było tak źle, że ta całka, która tutaj wyszła, to była znowu ta sama całka, całka z tej samej funkcji z e do x razy cosinus x, bo właśnie dzięki temu, że to była dokładnie ta sama całka, to nam się udało ją obliczyć. Dodaliśmy po prostu do obu stron tej równości znowu tę całkę. I podzieliliśmy przez współczynnik, który tutaj wyszedł, i dzięki temu nam udało się tę całkę obliczyć. Czyli widzimy, że wystarczyło dwa razy całkować przez części. Dostaliśmy znowu tę samą całkę, ale z tych członów takich, które wychodzą z całkowania przez części, skleciliśmy tutaj tę funkcję pierwotną. Myślę, że to jest bardzo fajny przykład.